plany na 50-lecie Spodka były zupełnie inne. Współczesność zweryfikowała nie tylko nasze plany, ale wielu innych organizatorów imprez, więc musieliśmy zweryfikować przede wszystkim to, w jaki sposób chcemy oddać te minione 50 lat w formie streamingu, takiego przekazu internetowego. Chcemy przypomnieć wiele ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Spodku. A zaczniemy od architektury, później będzie słowo o muzyce, wspomnienia sportowców, trenerów, a na koniec powiemy, jakie są też inne oblicza Spodka, te mniej znane. No i jaka będzie przyszłość tego obiektu, bo o minionych 50 latach wiemy sporo, natomiast tak naprawdę te najlepsze lata chyba jeszcze przed nami. Większość terenu Spodka wymaga obsługi operatorów. Bardzo rzadko zdarza się, żeby firmy, które wykonują jakiekolwiek prace, mogły wykonywać te prace bez nadzoru. Każda jedna impreza wymaga przede wszystkim bardzo dobrej logistyki, ponieważ no, nie trudno się domyślić, że jeżeli organizujemy koncert, gdzie widzimy bardzo dużą estradę, mnóstwo efektów świetlnych, do tego duże nagłośnienie, no to ten sprzęt musi jakoś wjechać, musi zostać rozmieszczony i tak jak powiedziałem, nie ma się na to 4 czy 5 dni, ale najczęściej to jest jedna noc. Więc to wymaga bardzo dobrej logistyki i bardzo dobrego organizowania całej pracy, zarówno naszych służb, jak i przede wszystkim tych, którzy zostali zamówieni i wykonują tutaj pracę zlecone. Największych tajemnic Spodka to są tak naprawdę magazyny, które są umiejscowione po południowej i północnej stronie. My stoimy tutaj po północnej stronie Spodka. Zarówno te, przy których stoimy, mają tak naprawdę 4 elementy. Z drugiej strony jest dokładnie taka sama przestrzeń. Co w nich jest takiego wyjątkowego i niezwykłego? Przede wszystkim to, że dzięki zapadniom oszczędzamy bardzo dużo czasu i pracy ludzi. W tych magazynach, bo tak należy mówić, są schowane elementy estrady, elementy parkietu, krzesła, ponad 1500 krzeseł, kosze najazdowe, czyli te elementy, które są potrzebne na przykład podczas wydarzeń sportowych. I to wszystko jest zmagazowane tutaj. To w żaden sposób nie wyjeżdża na zewnątrz, nie tracimy czasu po to, żeby przywozić za każdym razem krzesła, przywozić parkiet, przywozić scenę, bo wszystko jest na miejscu. Widz tego nie widzi, ponieważ te magazyny są na zasadzie no, po prostu mechanizmu hydraulicznego, wyciągane i chowane pod trybuny. Był Elton John, był w 79 Eric Clapton, Tina Turner, wprawdzie nie za tych swoich najlepszych czasów, ale jednak odwiedziła Spodek. Byli muzycy Kraftwerku. Pierwszy koncert Metallica w Polsce, 87 rok. Tak, Metallica. Żar Michel Żar też pierwszy raz w Polsce, też w Spodku. Żar był w ogóle w Spodku 4 razy i to jest postać wyjątkowa dla tego obiektu, bo z opowieści oczywiście wiem, że ten obiekt zrobił na nim bardzo duże wrażenie i kiedy tylko wracał do Spodka, wracał nie dlatego, że zostawił tutaj coś albo miał w tym jakby interes muzyczny, bo nowa płyta albo trasa koncertowa, tylko wracał z sentymentu właśnie ze względu na tą futurystyczną architekturę i no, miejsce bardzo, bardzo wyjątkowe. Zresztą jeden z koncertów rozpoczął bardzo wyjątkowo w Spodku, bo teoretycznie spóźnił się kilkanaście minut, a tak naprawdę wymyślono, że Żar nie wyjdzie zza kulis bezpośrednio na estradę, tylko wyszedł właśnie tutaj z tej trybuny J i przechodził między swoimi fanami, przybijał im piątki,
I wszyscy byli oczywiście w szoku, że to właśnie przechodzi obok nich Jean-Michel Jarre. Czarne ściany mają swoją oczywiście historię, bo to pomieszczenie i te ściany to pozostałość po koncercie jednego z artystów, który zażyczył sobie, żeby wszystko tutaj było czarne i faktycznie udało nam się dostosować do jego wymagań i spełnić jego życzenia, czyli drzwi były czarne, sufit był czarny, kaloryfer, który dzisiaj jest biały, został zastąpiony takim specjalnym urządzeniem do utrzymania temperatury. Ten artysta zażyczył sobie, żeby to było 17 stopni, a przypomnę, że to był 21 lipca, więc było na zewnątrz dosyć ciepło. A ten artysta to kto? Marilyn Manson, gwiazda muzyki czarnej, takiej mocno czarnej. I jest jednym z wielu, który ma swoje jakieś pomysły na aranżowanie przestrzeni, w której czuje się po prostu dobrze. Staramy się, aby artyści czuli się u nas komfortowo.